Dzień dobry. Na półkach wypożyczalni literatury dla dzieci znajduje się wiele fantastycznych i dobrych książek. Dzisiaj wybrałam dla Państwa cztery perełki. Pierwsza z nich to książka Tomiego Ungerera Przygody rodziny Melopsów. Ten fantastyczny autor, laureat Nagrody Andersena, opowiedział tutaj przygody rodziny świnek. I ta rodzina świnek postanawia trochę zwiedzić świat. I poznamy tutaj historię, kiedy rodzina Melopsów poleci samolotem, kiedy będzie szukała podwodnego skarbu, kiedy będzie odkrywała złoża ropy naftowej, kiedy znajdzie się w jaskini oraz będzie tu też jeden rozdział, który opisuje, jak rodzina Melopsów przygotowuje się do świąt. Historie mają fantastyczne morały, tłumaczą dzieciom otaczający świat. Myślę, że również są to bardzo dobre książki dla dzieci, które zaczynają czytać, ponieważ jest mała ilość tekstu, więcej ilustracji. Ilustracje są również ciekawe, cieszące oko, w bardzo przyjaznych kolorach dla dzieci. I myślę, że jest to bardzo fajna lektura na dobranoc. Kolejną książką jest książka dr Katrin Dolto, Relacje. Jest to taka książka, która wprowadzi rodziców do rozmowy z dziećmi, czy do wychowywania dzieci taką metodą rodzicielstwa uważności. I w tej pozycji można z dziećmi rozmawiać o tym, jak będzie wyglądał ich pierwszy dzień w przedszkolu, co w tym przedszkolu się dzieje, jakie są te przedszkolne rytuały, co trzeba zrobić, żeby iść do przedszkola i żeby to przedszkole było takim fajnym miejscem, do którego dzieci będą chciały chodzić. Ponadto w tej książeczce dowiemy się również, jak z dziećmi rozmawiać o rodzeństwie, jak rozmawiać z dziećmi o innych dzieciach. Myślę, że jest to jedna z ciekawszych książek na temat tego, jak rozmawiać o świecie, jak dzieci wprowadzać w ten świat. Jest napisana bardzo dobrym językiem, ma również bardzo fajne ilustracje i myślę, że jest to taka książka, którą chętnie posłuchają dzieci, ale która również będzie bardzo pomocna rodzicom. I ostatnie dwie książki, one będą się łączyć jedną cechą charakterystyczną, a mianowicie są to książki, które mówią o ekologii. Pierwsza z nich to Lis, sąsiad i nasza planeta. Jest to książka, która będzie opowiadać dzieciom o tym, jak można zrobić coś z niczego. Jak dbać o to, żeby rzeczy przechodziły przez recykling, czyli aby nie wyrzucać zbyt dużo rzeczy, że można z nich coś jeszcze zrobić. Będzie mówić też o tym, żeby nie wydawać pieniędzy na różne niepotrzebne rzeczy oraz o tym, jak szanować wodę i że ta woda jest również bardzo ważna dla nas. Jest to książka, którą można czytać już młodszym dzieciom. Ona również ma takie bardzo ciekawe ilustracje. Jest napisana prostym językiem i naprawdę w bardzo przystępny sposób będzie tłumaczyła o zasadach właściwego postępowania i tego, jak ratować naszą planetę. Ostatnia z książek, którą chciałam Państwu polecić, to historie dla dziewczyn i chłopców, którzy chcą uratować świat. Jest to książka, w której znajdziecie Państwo 17 historii o osobach z całego świata, o znanych osobach, na przykład aktorach takich jak Emma Watson, jak Leonardo DiCaprio, o laureatach Nagrody Nobla, którzy dbają o to i szukają sposobów, w jaki sposób uratować nasz świat. Którzy propagują działania ekologiczne, takie działania, które mają zadbać o to, żeby nasza planeta była czysta i zdrowa. Jest to bardzo mądra książka, również bardzo ciekawa. Dowiemy się, co sprawiło, że te osoby zainteresowały się ekologią, jak działają, w jakich miejscach działają i może zainspiruje kogoś z Was do tego, żeby takie działania podjąć, czy takimi zasadami kierować się w swoim życiu. Z mojej strony to wszystko. Zapraszam na kolejne książkowe polecajki.